No witam serdecznie. Dzisiaj troszeczkę hałasuje mi tutaj klimatyzacja, bo nie było mnie przez bodajże prawie tydzień. Nie no, trochę mniej. Kilka dni się zrobiły mrozy. Najechało trochę sprzętu do naprawy. Tutaj mamy Unitre Eltra i magnetofon ZRK. Do przestrojenia jest tuner, do przeglądu jest magnetofon, prawdopodobnie paski i coś tam jeszcze. Tutaj mam monitor do zrobienia, nawet nie wiem jaki tam jest, LG. Tutaj mam jakiś 19, tam była 17, tu jest 19. O, coś tutaj patrzę, noga chyba ułamana, Philipsa. Ale nie o to chodzi. Dzisiaj zajmiemy się telewizorkiem LG. Tu mam go już na stole rozkręconego. Telewizorek LG, model, nie wiem czy będzie widać. Trochę mi to się wszystko macha. 20 cali LC, 20 LC1R. I z tego co już zauważyłem, nie włącza się. Nie włącza się standardowa usterka, kondensatory w zasilaczu do wymiany są rozpuknięte. Kolejny telewizorek, kolejny monitorek, chińszczyzna, że tak powiem. No i dobra, działamy. Tylko teraz tak, statywik, znowu koło pod. Nie ma na co postawić kamerki, dobra, mam. Chyba mam. Działamy. Trochę nam poszumi. O, w następnym odcinku też zajmiemy się takim fajnym radyjkiem. Radyjko na dwa paluszki, małe AA. Nie, zwykłe, tak, zwykłe, standardowe, dwa razy AA, nie trzy razy AA. Radyjko ze wszystkimi bandami. Czyli MW, LSW, czyli fale krótkie, jak widać tutaj są w piątkach, częstotliwość. Zajmiemy się PM. PM godzina. Zajmiemy się. Zobaczymy co to radio potrafi na falach krótkich usłyszeć, nie? Ale to mało ważne. Wyłączamy. Zajmiemy się do roboty. Czas najwyższy ten nowy rok zacząć. Trochę roboty się jest. Nie ma co narzekać. Wymieniamy kondensatorki w zasilaczu. I będziemy próbować odpalić. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąty nie jest rozpuknięty, ale wymienimy wszystkie. O ile znajdziemy takie kondensatorki. Działam. Teraz tak, weźmy sobie mazaczek, o ile znajdziemy. Kurczę, nie było mnie 3 dni, zrobiłem porządek i teraz nie wiem gdzie co mam. To zaznaczmy na środku, to zaznaczmy z tej strony, to z tej strony, to na środku, żeby potem nam się nie pomieszały świetlówki. Musimy wykręcić tą płytę. Jeden Samsung już zrobiony. 22 cale z telewizorem. O takie jeszcze warto ratować tych. Starych rupieci to już nie ma sensu. O, mamy gumki. Jest kupa kurzu, znaczy, że tu bardzo dobrze. Znaczy, że tu nikogo innego przed nami nie było. Jakaś wilgoć, to jest gorsza sprawa. Dobra. Telewizorek się prezentuje w ten sposób. On chyba nawet nie ma DVB-T. Chyba raczej nie będzie miał, chociaż nie ma.
raczej nie będzie miał do kałbyte, ale już dziwne. Aha, głośniki, dobra. Tu jeszcze mamy dwa kondensatorki, są, nie są rozpuknięte. Czyli przetwornicy. Co to są za kondensatory? 680x25 i 1000x16. Możemy wstawić wszystkie na 25V, jak znajdziemy. Na pewno w sklepie są. I to po co kupować, jak ja też to powinienem gdzieś tutaj mieć. 200. Nie wiem, całą tę siemkę tych kondensatorków. Muszę przegrzebać. To są wszystko na wysokie napięcie. Jest jeden. Może nie wejść w obudowę, jest dosyć wysoki. Jest drugi. Teraz zobaczmy, czy te dwa kondensatory to jest ta sama ścieżka, czyli je możemy wydłubać, wstawić jeden. Tutaj możemy raz, dwa i tutaj trzy. Możemy zrobić raz. Ten zostaje, te dwa tu i tu. Zobaczymy, czy plus to jest ten, sam plus. Tak jest. Te dwa do wymiany można wstawić 1, 2, 200 i te dwa można wstawić 1200, czyli tego możemy zapakować. Dobra, tu mamy 2200, też pasuje, czyli z czterech kondensatorów zrobimy dwa, ale niekoniecznie, bo być może, że wstawię oryginały. Ok, jeden. Ok, drugi. Jeden. Także moje tysiączki. Te tysiączki to przeważnie. Powinno być, patrzę, że się zaczynają kończyć. Dobra, nie ma co się tutaj rozwodzić nad tym, ile tego ma być ta sama pojemność. Napięcie może być wyższe na 25V. Pozaginane nóżki, nie wierzę. Musimy wyczyścić grot. Trochę telefonii. Pozaginali nóżki na kondensatorach. Dobra, dwa kondensatory po minus z tej strony. Dobra, 680, czyli mamy 1200. Tylko fakt, że na 16V zaraz znajdziemy może coś lepszego.
O taki hol, żebyśmy znaleźli w oryginale. Te dwa i dowon. Ok. Mamy w oryginale dwa kondensatorki po 680x25. Czyli to zamiast tych dwóch, tych rozpuchniętych, nie wiem czy tu widać, są rozpuchnięte. I tutaj mamy 1000 mikro na 25 V i wstawimy zamiast dwóch, wstawimy jeden 2200 na 25 V. On wysokością, kurde, się różni trochę. Ojojoj, obyśmy to potem upchali, mamy centymetr. Upchniemy. Oby nie więcej niż centymetr od wejdzie. Dobra, wymieniamy. Wstawiamy najpierw te dwa. Może pojedynczo, trochę telefonu. Przyłapiemy go. Trochę minus. Ok. Siedzi. GND, GND, dobra, minus po stronę. Czyli mamy fajnie poznakowane na płycie. Wstawmy jeszcze drugi. Trochę lepszej firmy. Kondensatorki. Już grubsze nóżki mają troszkę, ale weź tu. No i teraz tak, zamiast tych dwóch musimy wepchać tego. Czy on rozstawem nóżek będzie pasował? Nie będzie pasował. Czyli w jednym sposób musimy minusową nóżkę przesunąć. O milimetr wejdzie, dobra. Tylko czy on tutaj teraz wejdzie? Nie wejdzie. Szukamy innego. Wstawiamy, jednak wszystkie musimy pojedynczo powymieniać, nie będziemy tu kombinować z kilkoma, znaczy z dwoma na jeden. Tu sobie nóżki od tych kondensatorków poprzycinam. Zaraz, zaraz, gdzie są jeszcze moje cążki? Cążki, cążki. Okay. I wstawiamy teraz tysiączki minus w tę stronę. Ponieważ... Co to? Ponieważ w dziurę by nie... By nie weszło. Znaczy byłyby za wysokie. Ok. I zrobimy tak samo jak było. Zagniemy. Po chińsku. Ok. Zrzutujemy.
jeden i drugi. No i ten dobry, nie wiem czy on dobry czy niedobry, wywalimy go stąd też. Jak wymieniać to wszystkie, przynajmniej może trochę pochodzi. Kolejne z 5 lat. No może trochę krócej. Ech. No co jest? O, odeszło. Na chińszczyźnie. Dobra, wymieniamy i tego. Ala dobrego. Na pewno niedobry, bo go zgniotłem. Czyli wypierdzieliliśmy 5. 1000 na 25. Który to był? No i po naszym zabiegu wszystkie 5 się przyglądnijmy, czy jeszcze coś, nic. Możemy wkręcić i spróbować go odpalić. Te oczywiście od razu do utylizacji, żeby się nie mieszały z dobrymi. Wkręćmy naszą maszynę. Włączmy zasilanie. Teraz tak, co my tu mamy? Mamy gąbeczki. Te gąbeczki, wiecie co wam powiem, ja je wyrzucę, one są nasączone, aż mokre. Mam nadzieję, że tu dużo ciepła nie będzie to emitować. Chociaż w sumie tutaj pan z tego co widzę, to żaden radiator nie trafiał. Nawet w te gąbki. Okay. Trójeczki. Teraz tak, z prawej na środku i z lewej. Z lewej na środku i z prawej. Dobra, podłączone. Podłączmy go do zasilania, zobaczmy co wybuchnie. Niebiesko. Ciemność widzę. Czyżby jeszcze coś? Przełącz dopiero.
trzeba było przytrzymać przycisk. Jeszcze muszę zobaczyć, czy gdzieś do niego pilota znajdę. Gdzie to menu? Powinno się włączyć. Na razie to mamy na pomarańczowo. Stand by chodzi. I jest obraz. Przez moment. Czyli jeszcze mamy gdzieś coś z inwerterem albo świetlówki. Gdzieś działa protect. Na momencik się włączyło i się wyłączyło. Teraz zobaczymy. Prawdopodobnie która świetlówka może być pobita. No z tego co widziałem tu na obudowie, te przyciski ktoś tak namiętnie próbował go włączać, że aż wcisnął. Więc zaraz zerkniemy. Weźmiemy świetlówkę jedną. Jeśli miałem. I po kolei będziemy podstawiać, zobaczymy, czy która ze świetlówek. No, poprawione zostały zimne luty wszystkie w koło transformatorków. No dobra, kończymy ten, że tak powiem, składamy, kończymy i wiecie co wam powiem, walki było sporo, bo tu nie tylko wymienione zostały kondensatory od że tak powiem odsprzęgające. One pobierają prąd, przez nie idzie prąd wysokiego napięcia, który trafia na tranzystorki SMD. Z drugiej strony płyty trafia prąd sprawdzający, czy przetworniczka pracuje. I tak, co do czego, wszystko było, znaczy zostały tutaj wymienione 4 sztuki. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, sześć, bo tutaj jest sześć. Sześć sztuk kondensatorków, ale to tylko profilaktycznie. Co do czego, dwa tranzystorki od włączające, ten tyrystorek był, został jeszcze wymieniony. Także nie była to, no była bardziej skomplikowana naprawa niż tylko kondensatory w zasilaczu. Dodatkowo tak, wymienione wszystkie te kondensatory w zasilaczu, wymienione oprócz tego na płycie, po prostu nie wiedziałem gdzie ten protect dokładnie, z której strony to wyłącza, bo być może, że ale przy podłączeniu właśnie taśmy już do płyty głównej wywalało mi w dalszym ciągu protect, czyli protection. I co do czego doszłem jeszcze do tego, że ten kondensator też został wymieniony z 33 mikro na 47 mikro, żeby podnieść po prostu napięcie z tych tranzystorków, które właśnie idą kondensatory. Po drugiej stronie płyty już ja wkręciłem płytę, nie będę tego wykręcał, pokazywał. Które właśnie sterują tranzystorki PNP, to są SMD tranzystorki. Okazały się sprawne. Przy pomiarze miernikiem, przy wstawieniu w płytę, przy podaniu właśnie z inwertera wysokiego napięcia, szlak je trafiał, bo kondensatory były, dwa były kompletnie przebite, ale wymieniłem praktycznie tutaj 5 sztuk kondensatorów już, żeby na przyszłość. No i co, może spróbujemy tutaj, na razie go tylko tak nie będę przy... Albo dobra, nie będę nawet zamykał. Włączmy zasilanie. Ja już to sprawdziłem, także powinien się włączyć od pierwszego strzału. Teraz mamy standby. Tylko nogami to trzymam. Zaraz ciśniemy przycisk. Się zmieniło na niebieskie. Jest. I wszystko już trybi od każdego razu. Przetestowałem, sprawdziłem.
wszystkie świetlówki, tutaj taką świetlóweczką z laptopa. Dodatkowo podstawiałem kondensatorki. Aha, jeśli która świetlówka jest uwalona, jest ich sporo, tak jak tutaj 6, do czasu wymiany możemy podstawić kondensator 22 pico na 3 kV zamiast tej świetlówki i też inwerter powinien zatrybić. Ja tu podstawiłem na początku dwie sztuki tu i dwie sztuki tu i po kolei sprawdzałem świetlówki i był ten sam efekt cały czas. Nie wiem dlaczego, czyżby przez wymianę filtrujących kondensatorów spadło, ale napięcia pomierzone jest 15 V na inwerter, tak jak tutaj jest na płycie. Jest 15 V i 5 V i wszystkie napięcia się zgadzały. Do 1/10 po prostu było 4,90 na 5 V, a na 15 było 15,1. Wszystkie napięcia tutaj się zgadzały i nie wiem dlaczego właśnie na tym napięciu protektu był spadek napięcia. Wymieniłem kondensator na większy, chociaż też okazywał się sprawny. Miernik pokazywał 33 mikro, tak jak miało być, tam z kawałkiem. A podstawiłem na 50 V. Był, teraz podstawiłem 47 mikro na 63 V i przetwornica zadziałała za każdym razem. Teraz działa. Także będę go skręcał. Jeden telewizorek więcej. Pozdrawiam. Kolejna udana naprawa. Tym razem standardowo wszystkie kondensatorki, nawet nie rozpuchnięte. 2002 rok, czyli mamy ile? 15 lat żywot tego monitora. I wymiana dolnych świetlówek. Jedna, jak widać, ułamana. Nie wiem, czy była, czy dla mnie przy wyciąganiu pękła. 15-letnie kondensatory. I o dziwo nie były rozpuchnięte, w tym, że wyglądają mi na jakieś bardzo, bardzo, bardzo lekkie. Kolejna udana naprawa, monitorek pracuje. Tutaj mam sobie z laptopa puszczony sygnał. Dwie dolne świetlówki, ktoś się nie bał i uje, no, dokończcie. Prawdopodobnie był gdzieś rzucony, albo tak mi najszybciej się wydaje. No dobra, reanimujemy kolejny monitorek. Kolejny monitorek. Co to jest w ogóle? Bęk jakiś, bęk. Nie wiem, czy to na... Oj, to pewnie już jakiś też zabytek 15-20 lat. Nie, 20 to może nie, ale 10-15. Standardowo też pewnie będą kondensatory do wywalenia, oprócz tego jeszcze coś. Także pozdrawiam, ja się biorę do roboty. A, w międzyczasie poskładałem takie radyjko, nawet się udało mi je... Mi je naprawić. Taki głośnik fajny, ma tutaj odtwarzacz MP3, wejście na mikrofon. AM, nie wiem co to jest, antena. Jak się też gra i to całkiem głośno to gra, no przyzwoicie, na 0,3 W mocy. Także działa, o, sobie zeskanuję przy okazji wszystkie stacje. O, same zakłócenia ściąga. Tej swojej pracy. Nawet nie doszedłem, co to jest te TF na tym wyświetlaczu, a FM to wiem, ale TF to może krótkie fale. Jest tylko 9. O jawności adopcji, jeżeli mówimy o prawie dziecka do gra. Gra się ładuje, lecimy dalej, zobaczymy ile w jeden dzień ci uda mi zrobić tych napraw. Telewizor 20 cali, co były kłopoty z nim troszkę, bo chyba z 2 godziny spędziłem nad nim,
nad Radyjkiem spędziłem o dziwo może pół godziny, może nie, były oberwane były kable, a wszystkie jak leciały, gniazdko było wyrwane, mini USB, wszystkie kabelki w środku porywane, ktoś nieumiejętnie rozbierał. Dobra, no i ten monitorek, także pozdrawiam i do zobaczenia, jak będę molestował tego Bęka. No dobra, molestujemy Bęka, tak już rozebrałem. Wykręcimy teraz jeszcze resztę i do dzieła. Bęek fajnie zrobiony, bo wszystko jest, nie trzeba rozbierać, tylko tylną obudowę ściągnąć. Rozpiąć jedną tasiemkę od sterowania. I fajnie, bo wszystko na zatrzaskach. No i co my tu mamy? Mamy kurz. Zrobimy na makro. Mamy kurz od zajebania kurzu, przepraszam. I jak standardowo rozpuchnięte, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery elektrolity. 1000 na 16 V. No nie dziwne. 470 na 35 to idą na inwerter. Te idą bodajże na elektronikę. Mamy kurz, to jest bardzo dobra oznaka. Bardzo dobra, bo przynajmniej nikt inny tutaj przed nami nie siedział przez długi okres. Także miejmy nadzieję, że przed naprawą, przed zepsuciem się, nikt tutaj po zepsuciu już nikt tu łapek nie wsadzał. No to działamy. Rozkręcamy, wyciągamy te cztery elektrolity, zobaczymy czy odpali. W ogóle nawet nie ma standby. No, kondensatorki wymienione. Właśnie ostatni obetniemy. Ok. No i tu mamy klasyczny motyw. Zamiast dwóch kondensatorów po 1000 mikro na 25 V stawiłem 2200 na 25 V. No i tutaj pozostałe takie jak w oryginale. Czyli 470 mikro na 35 V, w tym, że tu wstawiłem 1000 mikro na 35 V. W sumie 3 napięcia. Podłączamy. Kurczę, podłączyłem. Tylko na razie na dwóch śrubkach się to trzyma. Same kondensatorki wymieniłem. I monitor jak nowy. No jaja. Wiecie co wam powiem? Nie wiem jak Chińczycy robią te kondensatory, ale gorzej spieprzyć nie potrafili. Zobaczcie. Rozpuchnięty kompletnie. O, następny mi spadł. Następny rozpuchnięty. Trzy telewizory LG. Znaczy ten jeden telewizor, dwa monitory. Tamten monitorek Philipsa i ten Bęka. I we wszystkich, no w tym oprócz kondensatorów były świetlówki, dwie. A w tym LG-ku było troszeczkę więcej kombinacji, bo tam protekt wybijał. Ale oczywiście kondensatory zwalone, no. Powinni byli zrobić gwarancję nie na rok, nie na dwa, tylko na pięć i wtedy by mieliby co robić. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach.